Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni swojej wita. Słuchajcie, jak widzicie, u mnie za oknem już noc, ale wy będziecie to oglądać za dnia, ten przepis. Ale zanim zacznę, to po prostu muszę to powiedzieć jeszcze raz. Kochani, coraz częściej do mnie dzwonicie z takim problemem, że zakup Thermomixa się nie udał. Naprawdę, uważajcie na te wszystkie aukcje, na te wszystkie ogłoszenia, sprawdzajcie, bo jedynym gwarantowanym i takim pewnym zakupem jest zakupu przedstawiciela. Ja wiem, że są przeciwnicy tego, bo zaraz padną twierdzenia, bo ty zarabiasz na tym i dlatego tak mówisz. Tak, ja jestem przedstawicielem i tak mówię, bo naprawdę bardzo dużo mam ostatnio telefonów. Słuchajcie, zbliżają się święta, uważajcie, pozostaniecie bez pieniędzy i bez Thermomixa. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale ja tu wam niestety nie jestem w stanie pomóc, a dzieje się to coraz częściej. Także kupujcie naprawdę od przedstawicieli. Nie będziecie wtedy się bali, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Możecie każdego z nas sprawdzić, dzwoniąc do firmy, pytając się, czy taka i taka osoba pracuje. Mamy swoje numery przyznane, także jesteście w stanie nas sprawdzić. A zakupy poza naszą firmą niestety nie ma gwarancji, że to będzie stuprocentowe. I zazwyczaj, bynajmniej w ostatnim czasie, okazuje się, że niestety nie jest. To taka przestroga, bo naprawdę mówię, zbliża się czas świąt, zaczynacie kupować Thermomixy, bo chcecie już święta mieć, bo jednak się czeka. Także uwaga, uwaga, uwaga i jeszcze raz uwaga. A teraz jeszcze takie informacje. Dla osób, które chcą kupić urządzenie w tym miesiącu, mamy w prezencie osłonkę, która jest bardzo niedostępna. Także jeżeli myślicie o Thermomixie, to prezent możecie dostać. Osoby, które myślą o frendzie, też mają w tym miesiącu prezent. No i oczywiście za polecenie też jest prezent. Także słuchajcie, każdy ruch, każdy zakup u was, każde polecenie jest gwarantowane, że dostaniecie prezent. No. No i jeszcze trzecia rzecz ważna. Mamy różowy październik, także słuchajcie, kobitki, badajcie się, nie zwlekajcie, dbajcie o siebie. I dlatego mam też przepis z niskim indeksem glikemicznym i to jest chlebek. Słuchajcie, chlebek zrobiony w domu, dlatego jest już ciemno, co prawda, bo szybko się teraz robi ciemno, ale ja na kolację właśnie robię ten chlebek i postanowiłam, że się z wami tym przepisem podzielę. Rozpoczynamy gotowanie, a nie powiedziałam, stopień trudności łatwy, czas 10 minut nasz, całkowity godzinę 50 i tu jest wyliczone na 50 kromek. Także słuchajcie, róbcie swoje chlebki. Do tego świeże masełko i co więcej trzeba, nie wiem, jakiś pomidorek, szczypiorek, kolacja, super sprawa. Dobra, zaczynamy od tego, że do naczynia miksującego wsypujemy 250 g mąki żytniej razowej typ 1850-2000. I teraz ja mam tu niestety mąkę żytnią, ale pełnoziarnistą, ale ona nie jest razowa, tylko po prostu zwykła żytnia. Ale też może być, bo w zamian, zaraz, nasypię tylko to. No. Ta już jest jednak dużo lepsza. 297, czyli jak zwykle ponadto. Na pewno ta jest, żytnia jest bardziej zdrowsza i właśnie ten indeks jest obniżony niż przy takiej zwykłej pszennej, nie? Teraz mamy mąkę pszenną razową. Też typ ten 1800 a 2000, ale żeby nie było, bo nie dostałam dzisiaj na szybko, więc ja tu sobie użyję mąkę orkiszową. Mąki możecie zmieniać, mąki możecie modyfikować w każdym pieczywie, tylko jeżeli chcecie, żeby one w miarę jakoś wyszło, no to musicie no tak dobrać ten skład, żeby było. Dobra, no i mamy. Czyli 250 g mąki takiej, 250 takiej. Do tego 480 g wody ciepłej. Specjalnie tu podgrzałam. 480. No.
Dobrze jest. Do tego 25 gramów drożdży świeżych, pokruszonych lub, lub opakowanie suchych, czyli 7-8 gramów suchych, ale wtedy musicie wydłużyć czas wyrastania tego chleba. To wszystko jest we wskazówkach. Oczywiście myślę, że pamiętacie, jak odnaleźć wskazówki. Do tego 40 gramów siemienia lnianego. Ja tu mam jakieś złociste, więc to siemię jest nawet żółte, a nie takie brązowe. 40 gramów. Dobra. Do tego 40 gramów pestek z dyni. Słuchajcie, same dobrodki. Same pyszności tu będą w tym naszym chlebku. Dobra. I do tego 40 gramów słonecznika. Ja mam tu w ogóle taką mieszankę do sałatki. Słonecznik, dynia i orzechy pieni na przykład. No i do tego 10 gramów soli. Tu też można by było tą sól dać taką bardziej tą... gdzieś tu miałam młynek, ale się gdzieś mi schował. Jest. O. Nie, dobra. Ta zdrowsza jest taka kłodawska, nie? Albo himalajska, ale ona może się tak nie rozpuścić. Dobra. Jeśli stwierdzicie, że jest za dużo soli, zawsze możecie dać mniej. Pamiętajcie o tym. Zawsze możecie modyfikować pod siebie przepisy. I teraz tak naprawdę zakładamy pokrywę. Bez miarki. Pamiętajcie, przy kłosie lepiej nie zakładać miarki. Niech to nam się napowietrzy. 5 minut. To ciasto wyrabia się 5 minut obroty, jak ja to nazywam, kłos, bo nam się wyświetla kłos, czyli tylko przekręcacie. No i tak, to się wyrabia nam 5 minut. Ja szykuję sobie foremkę 30 na 10 na 7, natłuścić ją i odstawić. I tak naprawdę widzę się z Wami dopiero za 5 minut, tak? Bo co tu mamy dalej? Aha, jak już to ciasto się wyrobi, czyli 5 minut się wyrabia, Wy sobie smarujecie tortownicę, zostawiacie ciasto na 30 minut w naczyniu miksującym. I po tych 30 minutach wrócę do Was i Wam powiem, co tam jest we wskazówkach napisane i będziemy robić dalej, ale tak naprawdę już niewiele, oprócz tego, że będzie się piekło, to już niewiele mamy tu do zrobienia. Pokażę Wam, jak to ciasto urosło, bo naprawdę urosło, chociaż minęło 20 minut, ale jest cieplutkie, zobaczcie. Jest prawie całe naczynie, nie mogę nachylać, bo ono zaraz mi wyleci. Pachnie niesamowicie. Ta ciepła woda sprawiła, że to ciasto właśnie rośnie. I teraz lecimy dalej. I niestety znowu musimy wyrobić, czyli dajemy pokrywę bez miarki. Minuta, ale zanim odpalę tą minutę, to powiem Wam jeszcze tylko, że dobra, zrobimy tą minutę, ja do Was wrócę i pokażę Wam, co dalej. Za jedną minutkę. Słyszycie? Ciasto się wyrobiło. No to lecimy dalej. I teraz znowu musimy czekać. Przekładamy ciasto do naszej tortownicy. No już nie jest takie ładne, bo już jednak opadło z powrotem. Więc tak, przekładamy ciasto do tortownicy. No, ciężko idzie. Muszę użyć mojego kluczyka. No. O. Jest. Wyszło wszystko? Nie, nie wszystko. Więc pamiętamy, co robimy. Wstawiamy nasze naczynie do Thermomixa, zamykamy, dajemy na domek, dajemy obroty 10, bez ustawiania czasu. No. Obroty 10. Wystarczy 2-3 sekundy. Otwórz się na Thermomixie. No. I ciasto odkleiło nam się. Nie, nie bardzo. To akurat nie bardzo, bo trochę za dużo jego zostało. Więc trzeba najpierw wyjąć je kopystką. No ale trochę się podczepiało. Nie mogę powiedzieć, że nie. Od noży. Oho, latające ciasto. Ale jest takie cieplutkie na takie zimowe wieczory. Cieplutkie, pachnący chlebek w domu będzie. Na kolację z rzodkieweczką, ze szczypiorkiem. Ale ktoś jakby tak jeszcze śniadanko dostał.
albo miał podane do łóżka, to by było. Dobra, teraz tak. Powyciągałam sobie z naczynia, wracam na książeczkę i muszę tak zwilżyć sobie dłonie i to ciasto uformować. Właśnie o, zwilżonymi dłońmi. Przykrywamy to ściereczką na następne 30 minut i pod koniec wyrastania, pod koniec tych 30 minut odpalamy piekarnik na 200 stopni. Jak już się nam piekarnik rozgrzeje, wsadzamy nasz chlebek do piekarnika i pieczemy ile? 40 minut. Słuchajcie, no musi to wyrosnąć. Pozostawiamy do ostudzenia. I już będziemy próbować. Czyli słuchajcie, powtórzę. Po tym procesie formowania przykrywamy ściereczką 30 minut. Pod koniec 30 minut, czyli pod koniec tego wyrastania chleba, odpalamy piekarnik 200 stopni i pieczemy chlebek 40 minut. Także widzimy się za prawie 2 godzinki, moi mili. No, zobaczcie, pięknie wygładzony chlebeczek. Jest, jest. Przykrywam ścierką. Myję naczynie miksujące, bo jeszcze muszę zrobić masło i dopiero do Was wrócę, jak już się wszystko upiecze. To do zobaczenia. Słuchajcie, chlebek jest gotowy, masełko zrobione, do tego jeszcze gotują się jajka, wszystko z Thermomixa. Masło, chleb, jajka i zaraz będzie. Pokroiłam już szczypiorek, mam jeszcze rzodkieweczkę, będzie kolacja i teraz słuchajcie. Słyszycie to? Tą chrupiącą skórkę? Bo przecież to jest normalnie niesamowite. Swój zrobiony chleb na zdrowych mąkach z niskim indeksem glikemicznym. Jeszcze paruje. Moje dzieci jak przyjechały i weszły do domu, to powiedział, że zapach czuć już w ogóle z daleka. Próba. Jaka ta skórka jest chrupiąca. Pychota. No a do tego masełko? Masełko się jeszcze rozpuszcza, bo chlebek jest ciepły. Słuchajcie, do tego szczypiorek i rzodkiewka. To jest kolacja marzeń, po prostu kolacja marzeń. Ale jak ktoś by mi przyniósł takie śniadanie, też bym się nie pogniewała. Także kochani, pieczcie sobie chleb. Zobaczcie, niewiele naszej pracy, upieczony, cieplutki, pachnący chlebek z niskim indeksem glikemicznym. Lecę, bo ślina już po prostu nie nadążam jej połykać. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w niedzielę.